А где моя? Где моя другая армия Венецка? То я стыри. Czyli tymi zbieram się na Polesiu, tymi armiami, co tutaj mam. Pomogę Litwinom. Jak tu idziesz tu. Czekaj, mam kolejną doktrynę. MSM, modyfikator podatków państwowych. Będę więcej zarabiał. Kurde, w takich momentach pauzujesz. Jak się mam bić. Ej, jak jestem rozwinięty. Ej, spójrz na mapę rozwinięcia technologicznego. Dobrze, nie do rozwoju spojrzę. To dzięki. Jestem na ciemnym zielonym. A ty cały czas 7-7-7. No bo ja muszę w stabilność dawać. I stabilność same z góry leci. Ej, ja mam 1000 kasy, chcesz trochę? No możesz. Wciąż lepszy od Złotej Ordy. Tyle wygrać. A szkoda, że na przykład nie ma takiej możliwości, że na przykład jakiś... Mam pomysł, wspaniały pomysł. Wiesz jaki? Po pokonaniu Austrii ona nadal będzie cesarstwem, tak? No. Zostaw tam wojska. Ponieważ... odbiłeś mi. Ej, chodź mi odbić Rojo, spotkamy się w Kukiemie. Czekaj, obutownicy atakują. I ten, bym zaatakował Ferrarę i Austria jako ten cesarz musiałby dojść do wojny. Mhm. Ej, czemu z Repusa idziesz ten armię na Tivolt? Nie, no, bo ja idę na Lucky Lucka. Aha, ale nie wygrasz raczej. Co tam spróbuję. Bardziej Royo mi przeszkadza w sumie. Lucky Luck. Ani. I dobra, dokończę. Zostawisz tam wojska. I zaatakuję Ferrarę, bo mam taką misję. Ja stracę stabilności, a jednocześnie Austria się dołączy do wojny. To wtedy ich całkowicie zjedziemy. Może nie całkowicie, bo za dużo będzie... Ile masz niestawy? Mam 28. Ja mam 32. To jest problem, bo ja byłbym przywódcą tego. Ferrarze bym zabrał Modenę oraz jednocześnie zwasalizował. Tutaj jest Ferrara, po drugiej stronie świata. Ja jeszcze na Polesiu się nie zebrały te wojska. Kurde, to jest 8 tysięcy, co mi to będzie przeszkadzać bardzo. Ale już idą. Kurde, czemu jeszcze Węgry tego nie szturmują? Na Lucky Lucku przegrałem. Wspaniale, nawet nie wiem co. Żyła mi dyplomata, ty mówisz wspaniale, wypierdalaj. Ale dosłownie. Tu ich kurde, Węgrzy, szturmujcie, jest ich tylko 310, ja nie wierzę w to, co się dzieje. A tu zjadę armię ich wygotarniki. Tylko 1000, ale 1000 mi podbija Bourbonię. Dawaj. A jeszcze idę bić Austriaku. O właśnie, może sobie Kurlandię zdobędę przy okazji. Albo Inflanty chociaż. Ta Estonia może tutaj powstać? Nie może Estonia powstać, szkoda. To ja na Polesiu zbieram armię w takim razie. Pobiłem ich tutaj, dobra, 1000 moje idzie spać. Mogę powiedzieć, że idziesz na Rojo. No mówiłem, że idę na Rojo. Cicho. Z kim jeszcze walczę? Alzacją, to Alzację tutaj już zacznę oblegać, bo jest blisko, bo nie dosłownie. Podbiłem to Sundgau. Ty tam możesz pojawić się z Austriakami na Litwie. To się będę z nimi, ja chyba ich tam podbiję wszystkich, tak myślę. Chociaż nie zdążę raczej, jak chyba, że mi Litwa zdobędzie Kurlandię jakieś tam, albo tam dobiję wojskami. Czy mogę iść tak, żeby nie mieszać się między nimi? Chyba mogę. Przez zakon mógłbyś pójść. Przez zakon, ale nie mam tego dostępu do nich. A to ja idę 1000 na Kurlandię, 1000 na... A ja mogę przez Francję przechodzić, czuję się taki dobry, że mogę przez Francję przechodzić. Kurde, kiedy ja będziemy mogli podbić tą Węgras? Czyli znowu wyszło, że ja najwięcej podbiłem. Z wasalami. Od Szwajcarów dostałem ostrzeżenie, bój dupę. Ta, ostrzeżenie i się im zaraz wbije. Ostrzeżenie dostałem. Ostrzeżenie, to są ci fryzjerzy.
Idziemy na 1000 na Kurlandię. Tu idziemy, nie ma lipy. Wezmę jakieś wojsko tutaj, żeby pójść szybko, tak. Ile nagrywamy? Jeszcze mam miejsce na dysku, to mnie dziwi. Już co najmniej 2 godziny. 2 godziny coś. Wenecja, nie. Rzeku, co ty się dziwisz? My wczoraj 9 godzin graliśmy. Oj tam, nie wszyscy muszą wiedzieć. O, wygrałem pod Gras. To cieszę się. To czekaj, jeszcze nie bierz pokoju, jeszcze nie bierz. Ej, chodź na Lucky Luka. Zroja, chodź na Lucky Luka. Ja idę ich jeszcze po. Ej, Zroja, wyjdź i ich. Ja idę, wiem. Muszę zjechać z tego z ekranem, bo ja byłem tam na Litwie. Kurlandii niestety nie udało mi się zdobyć, ale postaram się przynajmniej Estonię i implanty chociaż. Jak się już uda, to będzie smacznie i zdrowo. Smacznie, zdrowo i wesoło. Hurra! Samogicja wygrałem. Truskawki! Jej! Na Estonią kimś idę? Litwa, ty sobie sama później poradzisz. Ile masz kasy? Mam 142. 142? No. Patrz, jałmużnę, panie. Wow. Ja miałem 1000. Estonii też nie podbiłem, to chociaż spróbuję implant zdobyć. Tyle wygrać. To jak jeszcze coś, to jeszcze podbijam na Litwie, żeby było więcej tych procentów, nie? Wojna liczy się tylko w procentach. No, żebyś wiedział. A to ja już wysyłam 1000 na Mińsk. Wyobraź sobie, Hitler ze Stalinem. Podbiłem 60% Polski. Chcę to, ale w procentach ci nie wystarczy. Dosłownie, jakby tak Lucky Luck wygraliśmy. Dostałem ostrzeżenie od Bośniaków, dostałem ostrzeżenie od Szwajcarów. To są śmieszne państwa. Śmieszni. Jestem tacy śmieszni. Oni są mięscy po prostu. No nie, Bourboni mi się teraz buntują. A to ja już tam nie wysyłam za daleko. Ach, szturmuję teraz Alzację i Alzacja będzie moim wasalem. O, ja tego, będę miał chociaż tego. Na jakiegoś anu młodych reprezentantów. Pokój, zażądaj. Będę miał inflanty. Później podbijam Psków. No nie mogę ich wasalizować. Jakie hamstwo. Kogo? Alzacji. Kurde. Widzisz, jakie hamstwo? To jest śmieszne. Wiesz co? Mam możliwość kliknięcia... ale kurwa, na sojusz wygląda zajebiście. Mam możliwość kliknięcia anektuj na Alzację, ale jak już w propozycjach pokoju zażądam Alzacji, to oni nie przyjmą. A więc anektuję, mam was wy. Mam 39 niesławy. Mam jeszcze możliwość na 14 niecałe. O. Na niecałe 14, ty wiesz co to znaczy. No. Nie będzie dużo Austriaków. Mnie tam waży, że były implanty chociaż. A w Inflanty jakaś tam jedna prowincja z dołu. Mamy 96%. Inflanty są polskie. Czekaj, ja może coś sobie wynegocjuję. Pierw mam 39%, zażądaj daniny. Mogę tak, Inflanty i mogę coś jeszcze? Nie, mogę to nie. Mogę, żeby jeszcze... Mam pomysł. Ty może, ile procent wygranej wojny? 93. To 90, czekaj, 99. Czekaj, idę odbijać jeszcze na Litwie, nie? Ja teraz. Będzie w 100%. Jak będzie pokój, to stworzę z Alzacji oraz Bourbonii ten wasala, ponieważ nie potrzebuję takich prowincji. Okej. Sundgau jeszcze kędrysta. O człowieku, co jest? Masz oddzielone terytorium obcego państwa. Ej, Sopron odbij na ten, na Węgrzech. No odbiję, czekaj, tylko że właśnie... O, mam tu wojsko, już nie ma armii, to mogę iść. Procenty muszą się zgadzać, nasz hajsik. Mhm.
A samego siebie mam procent 39, wow. Chrzanić cesarza, jodce na 100%. Ale człowieku, tyle trzeci, a czyli właśnie Litwa, odbiliśmy Mińsk. Wspieraj merkantystów, ta kwestia mnie interesuje, monarchii, wolny handel. A jedynie gdzie może teraz Austria rekrutować jednostki, to na Geldri. Jeszcze nie ma tego prawa przemarszu, znając życie. A nie, może, bo to jest cesarz. Podczas wojny nawet my możemy po tym cesarstwie teraz chodzić. Po całym? Tak, dosłownie po całym cesarstwie. Każda prowincja, która należy do cesarstwa, możemy po niej chodzić. O, jak fajnie. Kurczę, tutaj jest merkantyzm. Merkantyzm albo wolny handel. Sobie pobuduję. Produkcję dam, konstabl. Tu dam sobie też. Nie, konstabl miał być. Tu mogę coś zbudować. Nie, na Lwowie też nie. Wolny handel wspiorę. Galicję nie, Lublin nie. Racibórz jest. A to konstabla dam. Łódź. Nie, Wrocław. Już jak tam ci. Jak to, implanty zdobyłeś? No, zdobyłem. Tylko czekaj, jeszcze odbijamy na Litwie, nie? Ale mamy chyba 100%. Ta, zobacz. Nie, 99%. Oj tam, oj tam. To odbijemy. No i będzie w 100%. To i może jeszcze ich tak zanektujemy. Ej, no mówię ci, damy. Mówię ci, zaraz będzie druga wojna. Z kim? Z Austriakami. No wiem. Też teraz zrobię pokój. Ale czekaj, jeszcze tylko 100% i żebyś coś wziąć, więcej. Tylko za... Czy nie bierz, na pewno nie bierz dla Węgrzech i dla Litwy, nie? Wiem. Im się nie opłaca. A tak to będę chociaż kontrolował na Estonii i na Kurlandii, nie? Bo będę miał inflanty i będę kontrolował tutaj też trochę. Ale ja się boję o moją o moją niesławę. Kurde. Ważne, żeby były inflanty, jakaś jedna, czy tam góra, dwie prowincje na Austrii, nie? Kurczę, sekunda 53. No ja pierdzielę, nie zmieści mi się w niesławie. Mogę ci co najwyżej dać albo inflanty, albo Styrię, albo Kartynie, co wolisz. A Sundgau ci potrzebne? No nie. Ale ja Sundgau nie biorę, ja sobie biorę Trident i Tyrol. Aha. Kurde, będzie cholerę pokoju. Jeżeli chodzi o to, bo moja niesława, ty byś musiał wypowiadać teraz wojnę. No to weź mi inflanty. Inflanty, okej. To ja sobie wtedy wezmę Kurlandię i Estonię. Jeszcze pinączki sobie wezmę. Uwolnij Geldirię. Traktaty, dołącz do ligi. Co, każesz im dołączyć do ligi teraz? Tak, dołączę, frajerze. Świetnie! Zmieściłem się, półtora niesławy mam do limitu. Ja nie mogę pójść na inflanty, muszę wziąć prośbę o zgodę na przemarsz. Ej, patrz, ej, spójrz ten, podnieś kółko na mapę, gdzie są kolory. No i zobacz, Austriacy na inflantach wygląda jakby śnieg spadł, albo tekstury się popsuły. No. A teraz to, że wasali może mi dzięki temu spadnie trochę. Stworzę Bourbonię. Tak. Oraz ja stworzę... Sojusznika Portugalię. To jest fajne. Oraz zrobię Alzację. No. A Nawarra? Nie. Ferrara zajęła Nawarrę. No. To już dawno, mówiłem ci to nieraz. Kurde. Słuchaj, panie. Rzucę, a mogę mieć sojusz z krzyżakami? Nie mogę, szkoda. Zobacz, jak cesarstwo teraz wygląda. Handlowa, gdzie jest imperialna? Cesarz najwyraźniej nas nie docenia, ale co chce? Dolne Łużyce, ta Dolne Łużyce chcecie? Nie ma tak dobrze. Poodłączać, opuść, muszę mieć... Czemu nie mogę? A, nie mam urzędników. No, ale ich ładnie wciąłem. Spójrz na mapę imperialną. Czy ten czwarta od lewej u góry. Czyli mapę imperialną? Tak. Czwarta. No, ładnie chcieliśmy, szczerze mówiąc. Ja chyba.
ale czekaj, zaraz zaczek ja podłączam, nie będą mieli co do zachodu. Czyli wschodu by nie będą mieli długo. Ale jesteś Chuck Norris, więc nie będą mieli nic zachodu. No. Żebyś wiedział, jestem Chuckiem Norrisem, taki kraj. Krucjata. Tak, granada jeszcze nie padła? Idziemy na krucjatę. Co daleko. Wiem i tak mi się nie chce. Też nie. Sekunda, budynki pobuduję teraz. Bo całą wojnę nie budowałem. Kiedy mają mi się urzędnicy odnowić? Czekaj, aż z gliny zbudują. Do trzech na raz. Constable produkcja tutaj w Trydencie. Właśnie mogę coś w implantach zbudować? Mogę nic. Aż. Wow. To jest jaka religia? Prawosławni. Prawosławni, prawosławni. Będą musiał ponawracać to. A co można zrobić, żeby mi się szybciej kapłani robili? Nie, zobacz ten na... Wejdź tam z okienko swojego państwa i wejdź tam, gdzie jest krzyż. Tam masz możliwości do wyboru, jeżeli chodzi o... Mogę przyjąć prawo o bluźnierstwie. Zobacz, czy to misjonarze ci daje. Koszt misjonarza minus 6%. Ale to nie daje ci misjonarzy. Ej, weź sobie prośbę o przemarsz przez Psków. Będziesz mógł z Homem, Rzewem oraz Twerem przechodzić. Czekaj, pauza. Najpierw powłączam z cesarstwa niektóre rzeczy. Ale ładnie mi teraz ten niecowa spadła, chyba przez wasali. Czyli przez Psków? Tak. I przez Niem jeszcze? Przez Psków wystarczy, bo masz połączenie teraz ze swoimi wschodnimi. No ja później podbiję sobie Psków. Dobra, start. Przez ponad 2 godziny, 2,5 chyba i gram teraz na 15 FPS, właśnie na 10. Cieszę się, że mam takie szczęście. Dobre, bo polskie. No, kurde, ja czekam, że będę mógł Mołdawię sobie wziąć. Jesteś taki duży, ale nie masz morza. Jedna prowincja na morzu cię z krajem nie łączy. No. Inteligencją Polaków. Też możemy młoteczkę? Mogę ci sprzedać, bo ci młoteczkę sprzedał. Tak, mogę ci sprzedać. Chcesz młoteczkę czy tybek? No. Młoteczkę ci dam. Dobra. Bo nie będę walczył ze Złotą Ordą. Okej, okay. A ja będę ich sobie kolonizował. Czyli co? A za ile mi sprzedasz? Za zero. Pewnie. Ile masz kasy? No 129, ale będę ładował w stabilność, bo mam na minusie. Czy daję maksimum stabilność i zobaczę za ile tam chcesz. Za 40. Wow. Okej. A nie będą mi się buntować czy coś? Szansa na bunt 11%, ale misjonarza nie straciłem. Misjonarz, nie masz misjonarza w młoteczce. Nie ma. Wysyłam kupców do ligi handlowej, jej. Patrz na Tyrol, jak to zmienię. Czeku, my chyba za jednym zagraniem zrobimy cały ten sezon. Oj tam! Jutro będzie drugi. Jeszcze trzeci. To dziennie nowy sezon. Gdyby jeszcze tylko ten była pamięć na kompie. Gdybym action nagrywa, to byśmy mogli na serio tak porobić. No ale czeku, tylko że gorzej z tym, że my będziemy robić załóżmy trzeci sezon, nie? A tu Europa Universalis 4 wyjdzie. No. Ciekawa się jak czwórka, czy będzie fajnie, jak będzie kiepska, to nie będę raczej widziałem trailery i grafika była fajna, ale na razie grafika, nie ale to zależy, grafika grafiką, nie. Żeby to funkcjonowało jakoś. Esgaroth był przez H czy bez H? Bez H. Kurde. A co Esa też dajesz? To gdzieś koło Gimpera daj. Jest już. Koło Tivolta. No, koło CTSG. A czemu nie? Oni nagrywali coś. No, Borderlandsa. Dead Space'a, Borderlandsa. A oczywiście Ragnarok.
Jaron World 37, czegoś tak, hehe. Austria, Ferdinand, no znowu cesarza mają. A kto ma dostać? Czechy? No. Ej, lepiej, żeby oni mieli teraz tacy zniszczeni niż Burgundia. Co o tym myślisz? No, Burgundia to... Ale może być dupa, nie? Bo jak podbijemy już całkowicie Austrię, to wtedy oni mogą mieć. Właśnie Burgundia może być cesarza. Ej, nie! Algier, wypierdalaj. A on mi Ferrara podbija, moją misję bierze. Wszędzie mam 1% na kupca. Hehe. A ja mam ile już misjonarza? 75 stąd 3/4 misjonarza. Panie, przez 15 lat zbudowaliśmy 3/5 misjonarza. Kurde. Pracujemy godzinę w rok. No, z tego mamy 3 przerwy. Z kim sobie mogę poprawić stosunki? Z Wielkim Księstwem Moskiewskim sobie poprawię. Takie coś. Prośba na zgodę na przemarsz. Wyrzuciłbyś wszystkie te jednostki z Lublina i podzielił je. W Lublinie co mam? O kurde! Bunt na Inflantach. Ale masz tam wojska. Będzie stłumiony. Miej nadzieję, bo nasz nasze szczęście. No. Czekaj, tak, wezmę te słabsze wojska, te chore, takie pokrzywdzone. Ojojojoj. Nie ustępuj ani krok. Zyskujesz prowincję nałodnarodową Wołyń. Zdobycie kosmowej przygotowania do władzy, że państwo nie Polska... Nie ustępuj ani na krok, z dwóch powodów. Raz, chciałeś Wołyń. Dwa, oni mogą ci się zbuntować i Wołyń automatycznie przejdzie do ciebie. Aha. Raz tak miałem, że po prostu w cholerę buntów dałem na Litwie i byłem od Mazowsza przez Podlasie, Grodno, Polesie, Czerników do Kurska. Jeszcze Briańsk miałem i tak byłem wielki.